Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami po raz pierwszy w tej serii na kanale, po raz pierwszy, w pierwszym odcinku zagrajmy w Ruined King od Riot Forge. Hell yeah! Przed chwilą widzieliśmy cinematic, jak tak naprawdę wygląda, co się stało, kiedy na błogosławionych wyspach wydarzyło się zrujnowanie, jak Viego je wywołał oraz zostały nam przedstawione wszystkie postacie, tak plus minus z tego co wiem, które pojawią w tej grze. Mianowicie, był sam Viego, był Thresh, była Illaoi, była Miss Fortunka, była Ahri, a także był Yasuo, Braum oraz Pyke. Jeszcze wiem, że Giebek się tu ma gdzieś pojawić. Zobaczymy w którym momencie. Ja na razie rozpoczynam grę. Tutaj z okiem bogini, a tym szybko sobie opcję tylko przejść. Okej. Zobaczmy z audio. Tutaj. Nie? Będzie chyba w języku. Język tekstu, język audio, wszystko po polsku. Bo tam miałem angielski, nie wiedzieć czemu na kartce i tak się troszeczkę zastanawiałem, czy tak ma być, czy nie, ale ewidentnie tak miało po prostu być. Tak jest dobrze. A to nie, tutaj nie zapatrzymy, bo jeszcze sobie coś zaspoileruję, a tego nie chcę. Tak więc dobrze, rozpoczynamy nową grę. Zobaczmy. Fabuła. Łagodne wyzwanie, które potrafi cieszyć się fabułą gry, stać z wrogiem, może powinno być coraz bardziej swobodnej rozgrywki. Normalny, podstawowy poziom trudności, gwarantujący umiarkowane wyzwanie. Dobra opcja, jeżeli dopiero zaczyna się tą przygodę z turowymi RPG-ami. Ja nie zaczynam. Coś tam grałem w turowe RPG-i. Weteran. Wrogowie są trudniejsi, żeby ich pokonać, musisz wykorzystać pełen wachlarz umiejętności. Opcja dobra dla fanów klasycznych turowych RPG-ów, którzy pragną bardziej wymagających starć i heroicznych. Wrogowie są bardzo trudni, a starcia z nimi wystawiają twoje umiejętności i zasoby na próbę. Zaklinanie przedmiotów i odpowiednie zarządzanie nimi to podstawa. Okej, ja nie wiem, czy weteranem mogę się nazwać turowych RPG-ów, ale myślę klasycznie, jak w każdej grze, wybiorę poziom normalny. Rozpocząć nową grę na wybranym poziomie. Tak. Poziom trudności możesz zmienić w menu opcji gry w dowolnym momencie poza potyczkami. Okej. Dobrze, rozpoczynamy grę. Będzie jakaś kasenka? Tak, jest jakaś kasenka. W Bilgewater potwory są prawdziwe. Gdy byłam mała, moją matkę zamordował tchórzliwy śmieć imieniem Gangplank. Mnie postrzelił i zostawił na śmierć. Nie było sądu. W Bilgewater to on był prawem. Czaiłam się na niego. Zabiłam jego ludzi. Przyglądałam się, jak Gangplank zdycha w płonących falach. Okej, wszystko fabularnie. Są jednak inne potwory. Prawda. Od całych stuleci lud Buru chroni te wyspy przed najgorszym z nich. Lecz nawet oni obawiają się Karolink. Ataków w postaci śmiercionośnej czarnej mgły, które zawdzięczamy naszym nieumarłym sąsiadom z Wysp Cieni. Za każdym razem Harrowing powraca mocniejszy, a Buru są coraz bardziej nieobecni. Ile jeszcze możemy polegać na modlitwach i magii? Moje potwory są z krwi i kości. Nie przerażają. Przeraża mnie tylko jedno. Stanie się jednym z nich. No, jeśli dalej będzie działało tak jak Giebek, no to prędzej czy później MFK się nim stanie. Choć obecnie to ona trochę chyba ma... Bo to się oczywiście dzieje przed faktycznym zrujnowaniem, które no, Riotowi wyszło jako tako. Ale to już na bok, tym się już Marwek zajął, ja nie będę dokładał do tego swojej cegiełki.
Z tego, co wiem, aktualnie po zrujnowaniu, to MFK można powiedzieć, że ma coś coś jakby depresję, w sensie nie potrafi sobie poradzić z tym, co zrobiła podczas zrujnowania. Czytaj, że dała, że no, w cudzysłowie oddała się w jego, w sensie, że dała się opętać mgłą. O to chodzi, nie? Wygląda niemal spokojnie. Niestety znam to miejsce za dobrze. Okej. Dzień dobry, kapitanie. Właśnie przybył pani gość. Rafen, pamiętasz, jak mogliśmy brać, co chcieliśmy i iść, gdzie nas nogi poniosły? Niczym się nie przejmowaliśmy. A teraz popatrz. Spotkania, zabawa w dyplomację. Cóż, przynajmniej nasza dyplomacja nadal wymaga użycia splów. Może to prawda, ale jako król łupieżców Gangplank używał pistoletów. Jeśli zjednoczę gangi siłą, czy miasto uzna mnie za zbawczynię? Gangplank był tyranem, Sara. Jesteś twarda, ale nie okrutna. Jestem dumny, że jestem twoim pierwszym oficerem, a reszta załogi z dumą nazywa cię panią kapitan. Gangi cię posłuchają. To tylko kwestia czasu. Martwi mnie nie posłuchają. Liczę, że jeszcze zmienią zdanie, zanim wszyscy zginą. Niektóre psy przekonasz do posłuszeństwa tylko siłą. Cóż, nie pozwólmy kapitanowi Tornowi dłużej czekać. No, gościu, Rafen, chyba tak się nazywał. No, ma w tym trochę racji. Nie wszystkich da się przekonać miłą gadką. Dobra, coś się przycięło. Dobra, na wsadzie na wani chodzę. Shiftem biegam, dobra, to jest co? Trzeba doglądać swoich włości. No, z tej wysokości to widok jest naprawdę niesamowity. Chciałem go zobaczyć tak 1:1 w realu, nie? Bo tak o to chyba nie bardzo zobaczę. Zobaczmy. Spacja, rozumiem, tak? A, taki wystrzał. Okej. Okay. Czekaj. Czy mogę to bez takiego celowania zrobić? Czyli shift. O. Szybki cios. O, spacja albo prawy. Okej. Okay. A nie, prawym po prostu chodzę. Okej, dobra, czyli chyba się tego nie da zrobić. No ale dobra, w sumie to jest tylko tak pewnie poza walką, więc... przydać. Dobra. Tego nie zniszczę, to nie God of War, że za rozwalenie wszystkiego praktycznie dostajemy... expa. Okej, to jest też fajny teleskop, nie powiem. Dzień z życia Sary Fortune, tak się nazywa misja. I dobra, okej. Okay. Ja na chwilkę muszę odejść, dlatego robię teraz pauzę, a my widzimy się za moment. Okej, wróciłem. Z tego, co widzę, to nie było mi tu kwadrans, no ale dla was to jest nawet nie nanosekunda, więc... kontynuujemy w takim razie. Przeskanuj otoczenie. Okej, taki puls wysyłamy, spoko. 2 złota. 50 złota i 5 średnich eliksirów zdrowia. Proszę, tu mogę coś zrobić. Trochę małej ilości, no ale dobra. Żadnego odpoczynku dla pragnących wytchnienia. Trochę tak, trochę nie. Okay, let's go.
gadamy? Nic do raportowania, pani kapitan. Okej. Okay. O, ty matka pewnie, Sary. Wspomnienie. Gangplank. Myślałam, że moja nienawiść zginie z tobą. Myliłam się. Kapitanie. Te kule wciąż tkwią w mojej piersi. Zabicie Gangplanka nie wystarczyło, Rafenie. Ale pokonałaś go! Jesteś tu, żyjesz! A jego drobne kawałeczki walają się po dnie oceanu. Te kule to tylko małe pamiątki. Chciałabym się go wreszcie pozbyć. Wiesz, zawsze możesz poddać się operacji. Tak żartem oczywiście, no bo tak na poważnie, no to wiadomo, że Giepek żyje. Gangplank nie był człowiekiem, był ideą. Niektórzy mówią, że idee nie umierają. Powiedzmy. Gangplank zawał się miastem jak statkiem. Oczekiwał potu lub krwi. Gangplank był mordercą, ale przede wszystkim oszustem. Mamił złotem i zamieniał porządnych marynarzy w zbirów. Jeszcze to coś do powiedzenia. Nieważne, czyjej załogi częścią jestem, daję z siebie wszystko. O, i tu się chwali akurat. No, poniekąd. Okej. Okay. Tutaj do przeszukania. Nie pogadamy z tą tutaj. Z tym możemy. Niektórzy nie lubią grać uczciwie. Wolę metody Gangplanka. Ja, ciekawe, czy byś je wolał, gdyby nagle chciał cię odstrzelić. W Noxusie rzucilibyśmy Gangplanka na arenę. Przynajmniej radocha by była. Jak znam GPK, to pewnie by sobie poradził z palcem w dupie ze wszystkimi przeciwnikami. Ludzie boją się czarnej mgły. Ja uważam, że w życiu potrzeba ryzyka. No takiego ryzyka to byś nie chciał. Przede wszystkim, przez wszystkie te lata, kiedy nie na Gangplanka, nie, kiedy jakby był przewidywalny, tak trzymał nas w ryzach, zawsze. Po czym wiadomo, na czym się stoi, traktują dobrze, a ona się odpłaci za zdradę, stracisz głowę. Bo moi ludzie się bogacą, niech długo nam rządzi nowa królowa. Okej, dobra, czyli to było, co mi minęło. Czekam na nie w głównej sali. Okej, czyli to jest wyjście stąd zapewne. Więc dobrze. Idziemy w takim razie. Okej, tutaj pusto. O! Na górze coś jest, ale to już będzie chyba dalej gadka z typami. Captain Form. Nie znam. Widzę, że trochę tu przemeblowałaś. Cóż mogę rzec? Przydała się tu kobieca dłoń. Nie sądzę, by poprzedni właściciel miał coś przeciw. Raczej nie. Skoro nie szczędziłaś mu kul, dziurawiąc go jak ser, razem z całą radą. Kapitanie Thorn, będziemy pertraktować czy rozmawiać o wystroju wnętrz? Zakładam, że rozważyłeś moją ofertę. Ofertę? Chcesz, abym oddał ci wszystko? Moją flotę, całą załogę? A jeśli odmówię? Miss Fortune, może i zabiłaś Gangplanka. I przejęłaś ten pałacyk. Ale to nie czyni z ciebie mojej królowej. Co, walka? Na moje oko, Bilgewater nadal jest ziemią niczyją. Lepiej się podda, dziewczyno. Naprawdę nie chciałbym uszkodzić tej ślicznej buźki. No i po dyplomacji. Wiesz, Rafen? Chyba zaczyna mi się to podobać. O, okej, dobra. Czyli tak wchodzi w grę. Podstawę walki. Walkę rozpoczniesz wchodząc w kontakt z wrogami lub w świecie oraz przy ważnych momentach fabuły. Na kartach wojowników są widoczne kluczowe statystyki, tak jak poziom zdrowia oraz mana. Pasek inicjatywy
pokazuje kolejność, w jakiej wojownicy będą wykonywać swoje akcje, kiedy portret postaci widoczny będzie na początku paska inicjatywy, nadejdzie jej kolej. W trakcie tury twojego wojownika możesz użyć jednej z wielu umiejętności bojowych. Umiejętności natychmiastowe nie kosztują many i są wykonywane natychmiast po zatwierdzeniu celu. Umiejętności w alei kosztują manę i do użycia wymagają czasu. Podczas wyboru umiejętności zwróć uwagę na kolejność wojowników w turze. Ukończ tę falę starcia, pokonując wszystkich. Okej. Co mamy tutaj? Dobra, i tak będę tylko pierwszy, ale zobaczmy. Podziurawienie zadaje tyle damage rozstrzelonych losowo za następującą liczbę strzałów 6. Strzał równowaga zadaje 69 celowi i tyle samo po bliskiemu. Jeśli pierwszy cel zostanie zabity, drugi strzał zadaje dodatkowo 34. Oba trafia nakładają na wrogę klepnięcie. Ok, czyli to jest po prostu QMF-ki z gry. Pogromczyni serc, też równowaga. Nie ma tego z tą równowagą. A aleja równowagi, ok, czyli to będzie aleja. Dobra, zadaje 150. Jeśli cel otrzymał klepnięcie, zamiast tego otrzymuje. Więcej obrażeń, a klepnięcie zostaje zużyte. Okej, to kosztuje 15 i 20. Może manę na razie przeoszczędzimy. Wykorzystajmy coś natychmiastowego. Nie to chciałem wykonać. Chciałem zobaczyć, co to robi. Dobra, wraca nóg. Zmniejsza wszystkie otrzymywane obrażenia o 40%, zwiększa szansę na unik o 10%. Gdy praca nóg jest aktywna, szybki krok nie jest usuwany przy otrzymaniu obrażeń. Okej, a szybki krok to jest co? To się w grze to jest WMFGR. Kurde, też chciałem zobaczyć, co to daje i nie wiem. Szybki cios. Aha, dobra. O. Okej, dziwne. Dobra, czekaj. Klepnięcie generuje 10 punktów przeładowania. Co to jest przeładowanie? Nie mam pojęcia. Dobra, to co? Klepnięcie w każdym razie. Aha, i to jest to samo, dobra. Czyli szybki cios to jest to miejsce klepnięcie. Wiedziałem, że można tak samo strzelać. Dobra. Przeładowanie. Generuj przeładowanie korzystając z odpowiednich umiejętności natychmiastowych. Przeładowanie działa jak tymczasowa dodatkowa mana, którą można wykorzystać do użycia umiejętności w alei, ale nie, tylko podczas trwania danego starcia. Aha, dobra. Masz mało many, wyzeruj przeładowanie i pozostań w walce. Nie wygeneruj, przepraszam. Okej. Okay. Dobra. Nie, nie to. Tu, aleja. 20, 15 i 20. Dobra, to generuje, tak? Tak. No to hello. Nie ja z rewolweru tak strzelił? W sumie MF-ka z samych garłaczy wali więcej obrażeń, się dziwię, jak to się dzieje. Dobra, pogrączy mi serce w takim razie. Dobra.
Słabiutko, kolego. Okej. Okay. Dwie fale, zabici wrogowie, zdobyte łącznie doświadczenie, łupy, złoto, biała esencja, różnorodne pospolite składniki wykorzystywane do zaklinania. Okej. Okay. Dobra, jak będziemy miały 1000 expa, to wejdziemy na 10 level, spoko. Nawet fajnie poszło. Uznam to za formalny akt kapitulacji. Syndykat za tobą nie pójdzie. Słyszysz? Prędzej umrę. Rozumiem. A wy, chłopcy? Kapitan mówi za was wszystkich? Cóż, kapitanie Thorn, chyba musimy odłożyć nasze spotkanie. Resztę witam w mojej załodze. Okażcie lojalność, a nagroda was nie ominie. Zdradźcie mnie, albo chociaż wymówcie imię Gangplanka, a wrzucę was do skrzyni z byłym kapitanem. Zrozumiano? Tak, kapitanie. No czasami trzeba użyć argumentu siły. Kolejna udana rekrutacja. Bez kilku upartych łbów. Ale syndykat jest teraz nasz. Ich statki, ich działa... Ale nie przywódcy. Jeszcze nie. Nawet jeśli będę musiała wpakować kulkę każdemu kapitanowi od stoczni po doki rzezi, w końcu zrozumieją. Bilgewater należy do mnie. Okay, nie wiem, czy napisy się rozbiegają, ale... Później tej nocy. Rafa? Proszę. Zmiana alei. Strzeżcie! Wróg ma wzmocnienie o nazwie Przygotowana Mglista Bomba. Jeżeli zginie, bomba ulegnie detonacji, raniąc twoją drużynę. Aby temu zapobiec, musisz rozbroić bombę umiejętnością w alei szybkości. Podczas wybierania umiejętności w alei możesz zmienić domyślną aleję równowagi na aleję szybkości lub aleję mocy, wykorzystując do tego przyciski przejścia do wyższej lub niższej alei. Okay. Użycie umiejętności w alei szybkości skróci czas jej rzucenia, dzięki czemu będzie można wykonać ją szybciej, jednak jej efekt będzie słabszy. Użycie umiejętności w alei mocy wydłuży czas rzucenia, przez co wykonanie jej zajmie więcej czasu, jednak efekt będzie silniejszy. Zwracaj uwagę na mechanikę każdego z wrogów i zmieniaj aleję, aby zyskać przewagę w walce. Okej, no na razie to ona nie robi nic. Chyba. A, czekaj, tu? O, dobra, to jest to. To jest to sprawdzanie, zobaczmy. Szyderczy cios zadaje lekkie obrażenia dwoma trafieniami, zadaje lekkie obrażenia, nakłada zatrucie, zadając nieuchronne obrażenia w ciągu trzech tur. I mglista bomba przy śmierci zadaje umiarkowane obrażenia wszystkim kolejnym obrazowym bomba dziękuję na aktach całej szybkości. Dobra, no to spróbujmy. Mostowe kleknięcie. Czekaj, jak chcę, jak mam zmienić tą... B to jest taki większy opis. Czekaj, jak ja mam teraz to ustawić? Czy może chodzi... A, dobra, tutaj. Dobra, tu. I aleja szybkości. Dobra. Wystarczy szybki strzał. No i spoko. K-
kryształ skondensowanej many. Ten kryształ delikatnie promieniuje energią. Składnik wykorzystywany do zaklinania. Okej. Ty exp wskoczył. Czarna mgła. Jak to możliwe? Dobre pytanie. Zbadaj zajście. I oj, zbadamy, ale to dopiero w kolejnym odcinku, gdyż ten trwa już plus minus pół godziny i myślę, że to będzie idealny moment, aby teraz właśnie zakończyć ten materiał. Na koniec jeszcze się tylko zerczyło. Oto mi to będzie tyle. W kolejnym materiale zajmiemy się niespodziewanymi kośćmi Sary Fortune. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Ruined Kinga. Cześć!